Cześć, tu Magda i vlog Żyj pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Przypominam, że za niecałe 3 tygodnie nasza konferencja Żyj pełnią życia, Boży plan na spełnienie pomimo trudności 2 października w Warszawie. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie żyjpełnią.org/konferencja. Szykuje się niesamowity czas z wyjątkowym gościem z zagranicy. Poczytajcie sobie, pooglądajcie, są różne zapowiedzi też na kanale. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj porozmawiamy o pokoju pomimo trudności. Niedawno czytaliśmy w mojej wspólnocie calusieńki list do Filipian. I tam jest werset, który bardzo dobrze znam od małego. Dlatego, że uczyliśmy się na pamięć wersetów, odkąd pamiętam tak naprawdę, odkąd byliśmy małymi dziećmi. Po co się uczyliśmy? Po to, żeby Słowo Boże w nas zamieszkiwało. Po to, żebyśmy w ogóle uczyli się Bożych zasad, o co chodzi, jak żyć z Panem Bogiem. I też, żebyśmy w trudnych momentach i kiedy potrzebujemy jakiegoś wsparcia, żebyśmy wiedzieli, z czego skorzystać, jakie Słowo Boże wziąć, co zastosować. I to jest werset, właściwie 2 wersety z 4 rozdziału listu do Filipian, 4:6-7. O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Piękna obietnica w tej drugiej części jest, że możemy mieć pokój Boży, który będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Ale gdyby tą obietnicę tylko tak wyjąć, ostatnio moja koleżanka właśnie opowiadała o tym, że tak wiele razy brała tą obietnicę i ogłaszała ten pokój Boży, który powinien na nią stąpić, ale dopiero uświadomiła sobie w pewnym momencie, że to jest obietnica, która jest w cudzysłowiu, czy w pewnym sensie warunkowa. Jest powiedziane, że najpierw zrób to i tamto, zaraz powiemy co, a dzięki temu dostaniesz pokój. O co chodzi? Po pierwsze, o nic się już nie martwcie. Zmartwienia są czymś codziennym, bo po prostu dużo rzeczy się dzieje. Mamy problemy w relacjach, mamy problemy w pracy, mamy problemy w domu, mamy inne wyzwania i możemy się martwić bardzo wieloma rzeczami. Ale jest powiedziane, Święty Paweł, Duch Święty przez niego mówi tutaj, o nic się już nie martwcie. O nic się już nie martwcie. Ale co zamiast zmartwień? Przecież te problemy istnieją wciąż. To co zamiast zmartwień? W każdej sprawie, nie w niektórych, tylko w każdej sprawie, wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu. Czyli po pierwsze, przyjdź i poproś. Poproś Boga o pomoc, poproś Boga o rozwiązanie danego problemu, poproś Boga o mądrość, jak postępować, poproś Boga o mądrość zamiast się martwić. Ale od razu dodaję z dziękczynieniem. Wdzięczność, o wdzięczności też dużo mówię tutaj na kanale, w ogóle pierwszy odcinek był o wdzięczności, jest kluczem. Ja modlę się, ja proszę i ja od razu dziękuję. Dlaczego? Dlatego, że ja wierzę, że Bóg odpowie. Dlatego, że zawsze mam za co dziękować. Są wyzwania, ale Bóg jest wierny, Bóg jest dobry, Bóg mnie zaopatruje i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze mam za co dziękować, więc mogę już dziękować za te rzeczy, które są i za to wszystko, co już do tej pory dla mnie zrobił, ale też mogę dziękować już, że wiem, że On odpowiada. Bo na przykład dalej w Filipian 4:19 jest napisane, a Bóg mój według swego bogactwa, to jest werset przewodni w ogóle tego kanału, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Czyli ja mogę te potrzeby oddać Bogu, mogę się nie martwić, ale w każdej tej sprawie pomodlić się i już dziękować, na przykład tymi słowami, że wiem, że Bóg zaspokoi każdą potrzebę i to wspaniale w Chrystusie Jezusie. I wtedy następuje ta wypełnienie tej obietnicy, że pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Kiedy martwimy się, nasze myśli są w jakimś takim amoku, krążą po jakichś negatywnych scenariuszach, generalnie
po prostu jest nam trudno, ale jest powiedziane i też w naszym sercu możemy czuć ciężar, możemy czuć się przygnębieni, możemy czuć się jacyś tacy osaczeni, ale Bóg obiecuje, że da nam pokój, który przewyższa wszelki umysł. To nie będzie pokój naturalny, taki, że pokój jest dlatego, że wszystko się układa. To będzie pokój ponadnaturalny, to będzie pokój od Pana Jezusa, to będzie pokój prosto od Niego, który jest ponad wszelkie nasze myśli, który jest ponad wszelkie nasze zmartwienia. Nie dlatego, że się wszystkie już rozwiązały, ale dlatego, że wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, Rzymian 8:28 i że zaspokoi wspaniale, Filipian 4:19, każdą naszą potrzebę. I pamiętajmy o tym, dlatego właśnie dzisiaj o tym mówię, że jest możliwy pokój pomimo trudności. My możemy żyć w pokoju pomimo trudności, ale tylko wtedy, kiedy my te trudności złożymy na Pana Jezusa, kiedy my Mu je oddamy i powiemy: ufam Tobie, że chociaż na razie nic się nie zmienia, chociaż nie widzę tego, żeby coś się miało zmienić, Ty jesteś większy. I Bóg przyjdzie i zadziała, czasem w sposób kompletnie niespodziewany, czasem później niż nam się wydaje, ale On się nigdy nie spóźni i nigdy nas nie zostawi, bo On zawsze jest z nami i daje nam ten pokój. Z tym Was zostawiam. Pytanie? Komentujcie. Czy łatwo jest Wam składać troski na Pana Jezusa? Czy łatwo jest Wam nie martwić się? I czy próbujecie nie martwić się i modlić się i ufać Bogu? I czy doświadczacie pokoju nawet w trudnościach? To by było na tyle. Kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. I know He's coming again. I know He's coming again.